26. kolejce Dolnobrzeski zespół KP podejmował na własnym boisku przy ulicy Kolejowej drużynę LKS Stary Śleszów. Spotkanie zakończyło się porażką gospodarzy 0-2. Wynik meczu w 25. minucie otworzył zawodnik Śleszowa Łukasz Jaworski. Pomimo kilku dogodnych sytuacji w pierwszej połowie wynik nie uległ zmianie i na przerwę piłkarze Śleszowa schodzili z jednobramkowym prowadzeniem. W trakcie kolejnych 45 minut wyraźnie podrażniony zespół z Brzegu Dolnego za wszelką cenę próbował doprowadzić do wyrównania, narażając tym samym na kontry ze strony zawodników Śleszowa Jedna z takich kontr w doliczonym czasie gry przyniosła drugą bramkę przyjezdnym. W 91 minucie wynik spotkania na dwa do zera ustalił Marcin Lisowski. Zasłużenie pokonaliśmy te dużo, mimo że mecz był brzydki, nie obfitował w dużo sytuacji bramkowych. Yy. Jesteśmy po bardzo ciężkim meczu, wciąż odegraliśmy finał pucharu polskim na szczeblu okręgu, w którym pokonaliśmy oławę i troszeczkę, czuliśmy, odczuliśmy ten mecz, ale chłopcy. Zagrali troszeczkę więcej głową, graliśmy defensywnie, ustawiliśmy się na kontrę, na stałe fragmenty gry i wyszło. I wyszło, wygraliśmy 2-0. Myślę, myślę, że mamy powody do zadowolenia. Jak mówi trener KP Jerzy Szaliński, zabrakło przede wszystkim dobrej gry w ofensywie, a niewykorzystane sytuacje w pierwszej połowie zemściły się. Brakuje wszystkiego, żeby wygrać, czyli brakuje dobrej gry w przodzie, brakuje dobrej gry w obronie. Tracimy bramki, nie mogąc strzelić żadnej. W ostatnim meczu nie potrafiliśmy strzelić, dzisiaj również zawiodła gra, przede wszystkim w ofensywie, bo w pierwszej połowie mieliśmy kilka sytuacji, z których powinny wpaść bramki, nie wpadły. W drugiej połowie nadzieliśmy się na kontrę, padła bramka. Przeciwnik go dał dwa strzały, strzelił dwie bramki, my niestety żadnej. Kolejne stracone punkty oddalają Dolnobrzeżan od upragnionego awansu. Drużyna KP obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli ze stratą czterech punktów do lidera Polonii Środa Śląska.